ostatnimi czasy, powiem krótko, auto nie jest, jakby to powiedzieć, rozsławione. Nie mówi się o nim dobrze. Dlaczego? Wypadki. Wiksa, tereny zabudowane. Po chlaniu latane. Potem takie są skutki picia wódki. Słuchajcie, my dzisiaj mamy wypasa. Ciotka Renata przyjechała z osiedla do mnie na przetestowanie. Chłopi, Renault, Megane, RS, wersja wypasiona, kolor poza strzelają. Zaraz zadzwonię po tego, co zabił dwa paka. Macie to, macie to, nie ma was. Prezentacja nadal trwa. Renault Megane RS wersja Trophy. Słuchajcie, ja w życiu bym nie powiedział, że tak mały hot hatch, tak zwinna ma tylnią ośkę skrętną. Nie do czego. Może do parkowania na biedrze, na parkingu. Może pod Tesco, może pod Kauflandem. Nie wiem, czy robi to robotę. Na parkowaniu na pewno. Ale skupmy się na tym kolorze. No kto wymyślił taki fenomenalny kolor? Ten kolor jest pomarańczowo, żółto, a tu jest taki jakby... Czy ja tu widzę zielony, Oskar? Pezli, czy ty też widzisz jakiś zielony kolor? Delikatnie. Nie widzę. Botiku, widzę ten kolor. Widzę ten kolor. No tak. Może był malowany ten botik, nie wiem, ale wygląda to auto naprawdę na wypasie. Napompowane botyki, piękny pszuk. No słuchajcie, no. Ja mogę mówić na to kurwa Maybach teraz, nie? Bo jak ktoś ma Lamborghini Urusa, to mówi, kurwa, RS8. No ale jak ja już kurwa jeżdżę Renault, to już nie powiesz, że to jest Mercedes kurwa Maybach albo E6 czy AMG, tak? A przecież kurwa Renault daje silniki do Mercedesa. No i co kurwa? Czemu nikt nie powie, ty Renault, nie kurwa, Maybach, nie! Ale na Urusa kurwa każdy zawsze powie, że RS8 za połowę ceny. Dokładnie! Za połowę ceny! Przechodzimy do prezentacji, słuchajcie! Oskar, zrobił presentation? Nie! Nie zrobił presentation! Tero, poszło! Agresywny, sportowy przód wygląda dobrze. Wlot powietrza, tutaj taka jakby blenda srebrna, oczywiście ona jest z plastiku, ale wygląda na srebrną. Jak już mówiłem, błot, chodź Oskar z tej strony, kurwa, ja tu poleciłem, ty poleciłeś tak, a i do chuja z takim operatorem. Renault Clio Sport, ładnie tutaj wybrzuszenia, te błotniki naprawdę napompowane. Mamy tutaj chromowane listewki na dole, chromowane do góry czarne, też wersja kurwa naprawdę dziwna, ale ładna. Czarne lustereczka, no kolor robi tu największą robotę. Auta zwariowane, auta z charakterem, auta z mocą muszą mieć takie kolory. Jakby to był zwykły paszczyt srebrny albo granatowy, to by był zwykłym paszczytem albo srebrnym, albo granatowym. Tu mamy pomarańczową kichę, ale jest niezła. Chodź Oskar tu do tyłu, tył naprawdę zajebisty. Co jest fajnego w Renault? Co jest fajnego? Znaczek. Znaczek jest chujowy. W zasadzie za dużo nie ma fajnego w Renault. Natomiast ten tył, te lampy, ten tłumik, tu wszystko, ten dyfuzorek, no odważyli się, zrobili tłumik na środku, brawo i chwała. Dyfuzorki poboczne zamiast tłumików, brawo i chwała. Fajnie wygląda tył, mamy tu kamerkę, kurwa, w środku znaczka, no jakoś musieli ubarwić ten znaczek, bo jak już mówiłem, jest chujowy, z kamerką wygląda zdecydowanie lepiej, ale jest RS-ik, tutaj jakieś żółte blanszerki, no kurwa, powiem tak, nie byłem za hot hatchami, ale po przejechaniu się 400 metrów stwierdziłem, że naprawdę warto się zająć takimi samochodami u nas w programie. Warto, żebyście wy takie kupowali, bo naprawdę fajnie to godo, fajnie to jedzie. No to może pokażmy silnik, kurwa, maska bagażnika. Nie pokażemy, zapraszam. Silnik, masko, poczekaj. Gdzieś tu znajdę. Hamulce Brembo. Ceramika. Kurwa, co za gówno, kurwa, jebane. Kurwa, nie wiem, może się okaże, że nie otworzymy maski, chuj. No ale jak nie otworzymy, to chuj. Ostatnią szansę daję, kurwa. Nagrywasz? Cały czas. Kurwa, ale jest ten problem, bo teraz ani nie zamkniemy. Kurwa! Kto to wymyślił?
A może tu się nic nie psuje, kurwa, to dlatego. No może to jest jakiś cały kostka gdzieś. Kurwa, no to jest nie. Może to jest tak jak w Audi A1, że ja tylko jestem. Wiesz, wychodzi cycuszek od płynu do spryskiwaczy. Zesraj się, kurwa, Oskar mi tu namiętowo. Czekaj, no patrz, kurwa. To jest jakieś gówno, ale to nie jest to. Mamy dla was coś specjalnego. Nie udało się otworzyć, kurwa, maski. Chodźcie, zobaczymy w takim razie bagażnik. Ule, kurwa. Dobra, bagażnik udało się otworzyć. No kurwa, no co? No jak bagażnik. No ładnie to wygląda. Kawał skrzynki z detergentami do mycia auta. Widać, że auto zadbane. Widać, że bawią się motoryzacją, że kochają myć te samochody. My wzięliśmy, wjechaliśmy w błoto, ujebaliśmy. Ale bagażnik jest fajny. No silnika nie pokazaliśmy. To może zamiast tego tumiki, Oskar, tumiki. Tak, mogę. Tumiki. Dawaj. Tumiki. 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 Silnika nie było, ale silnik jest. Mamy tutaj teraz test tłumików. Zapraszam! Seryjny wydech, powtarzam! Jak schodzi z obrotu, jest takie jest dobrze. Seria pasuje. Nie ma tragedii. Jedziemy. Na bujance. Słuchajcie, RS siedzenia Recaro. Kubełki naprawdę pasuje. Alcantara, materiały dobrze, wszędzie ambilighty. Tu czerwona nitka, tu gajga srebrno-czerwona, monitorek. Bose nagłośnienie, czarna sufitówka, klakson działa. Dobra, kurwa, jedziemy, na co pierdolić, jest ładnie. Renault Megane RS, wersja Trophy. Z tylną ośką skrętną, pokaż, widać ją? Ty, widać ją, kurwa. Ty, ale ona naprawdę skręca mocno. No tu nie zobaczymy, ale policja sobie przejechała. Dobrze. Już będą. Widzisz, kurwa, musi być 4 buty napęd, kurwa, nie na kurwa ten. Race. Teraz będzie chyba. Aha, jest to wyłączone, uważaj. No. A perso, co to znaczy? No to jest personalizacja, ty sam sobie robisz, nie? Aha. To może to nagramy, chociaż powiemy, kurwa. No my se tu z... Co? Kurwa mi tu goda po angielsku, jak ja nie znam angielskiego. Mamy tu perso, czyli sobie spersonowaliśmy ten. Ja sobie zrobiłem tak. Koła 14, zawieszenie miękkie. Układ kierowniczy chujowy. No i teraz się jedzie dobrze. Ja sobie zrobiłem pod siebie, nie? No traction, no traction, no traction, no traction. Is power, no traction, is power. Jedziesz dobrze. Ładnie wygląda, nie? Przyjemnie. Policja wyjeżdża z tego. Policja na Oriencie. Na prawy, na prawy. A my na prawy jedziemy, bo my zjeżdżamy tu. La, 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 stoją! Damy mu rejsa. Na rysiku mu damy. La, la, la. Na rysiku mu damy. Patrzą. Poznał? Nie wiem, był na fochu. Może tak, może nie. W robocie to na fochu. W robocie to na fochu, kurwa, jeszcze w sobotę. Łomaras teraz jedzie tam, ale lepiej niech nie jedzie. Będzie on sypał tam. Gdzie on sypał tam w krzak? Podriftować. Ładnie, ładnie. Tu by się jeszcze przydał ręczny taki zwykły, nie? Tak, ten elektryczny. Właśnie. Teraz by była ręka, cyk. I to było fajnie. Czekaj, zatrzymaj tu. Tu spoli laka. Dobra, to boli, to wyjdzie ze mną. Renault Megane RS, wersja Trophy w cudownym kolorze. Wystąpiła u nas w programie. Zajebiście się cieszę z Oskaricem, że mogliśmy przetestować takiego wypasa. Oglądajcie, subskrybujcie i nie srajcie po krzokach. Laxi Turbo, hej! Nie stawiać rowera koło Junkersów nigdy. Ciao!